dala od zgiełku wielkich miast, z dala od polityki Penerry. Było sobie Sackend, może jakiś szaleniec, który byłby w stanie przetłumaczyć krasnoludy jako krzaty, nazwałby to sakwicami, ale my będziemy mówili Sackend. W jamie pod wzgórkiem Sackend żyła sobie Silsa Sackens. Pewien czarodziej, Gandalf Zielony, którego tu zresztą widzimy, ma co prawda troszkę czerwone oczka ze względu na... no, na ziele. Stwierdził, że Silsa świetnie by się nadawała na złodzieja. Więc dołączył ją do wyprawy pewnego torbiela dębowego kufla i wraz z 14 krasnoludami, co na pewno nie było miłym przeżyciem, dotarli aż pod wielkie, wcale nieopuszczone lochy, pełne niebezpieczeństw, przygód, skarbów do zagarnięcia, których drużyna stwierdziła, że nie jest w stanie zdobyć bez pomocy prawdziwego włamywacza, prawdziwego złodzieja. I to zadanie przypadło Silsie. Ruszyła przodem, ruszyła jako pierwsza. Weszła do lochów, rozejrzała się i na samym początku napotkała hełm, czapkę jakąś. Co było dość takie użyteczne, jako że przyszła z gołą głową oczywiście, no kto by pomyślał, żeby chociażby kaptur ze sobą złapać. Oprócz tego znalazła czaszkę, nauczona doświadczeniem, wiedziała, że takie bzdury mogą się kiedyś w przyszłości przydać, w razie jakby miała rozbezpieczać pułapki. Zresztą przecież miała być włamywaczem. Korytarze były zimne, ciemne, ponure, trochę wilgotne. Ściany obrastał bluszcz, a za zakrętami kryli się magowie. Oczywiście magowie bez zbroi niewiele mogli zrobić. Jeden cios sztyletem pod żebra i koniec, nie ma. Nawet spodnie, które miał na sobie, były nic nie warte, wywaliła je od razu do lawy. Za chwilę wybiegł zza zakrętu druid, zostawiając kolejną czapkę. W sumie trochę lepszą niż ta, którą miała już na sobie, więc kolejną rzecz wywaliła prosto w lawę. Podniosła z ziemi różdżkę, zastanawiając się, co z nią będzie mogła zrobić, ponieważ na magii znała się tyle co nic. Zza ukrytych drzwi wybiegł wojownik. Dostał raz sztyletem pod żebra, dostał drugi raz sztyletem pod brodę i zaczął uciekać. Widziała przerażenie w jego oczach. Bał się podejść. Silsa, żeby nie ryzykować sama dziabnięcia, wyciągnęła różdżkę i wysłała go na drugi świat za pomocą magii. Właściwie magia zdaje się być użyteczna. W zasięgu wzroku zobaczyła to zielone światło rozbezpieczonej pułapki. Za chwilę będzie musiała do niej wrócić, zobaczyć co z nią jest, ale do tego trzeba mieć bezpieczne plecy, do tego trzeba się przygotować. Kolejny wojownik padł pod uderzeniami jej sztyletu. Zza zakrętu wyłonił się druid, też chętny posmakowania ostrza. Czy da się tutaj bezpiecznie zmienić broń? Nie. Nad głową wciąż latał nietoperz. Małe, kryte, wredne bydle. Gotowe zatopić swoje kły w naszej bohaterce, gdy tylko odwróci wzrok. Gdy tylko Silsa poczuła się trochę bezpieczniej, zajrzała do swojego plecaka i porównała zdobyczne bronie. Maczuga, maca wydała się troszkę mocniejsza niż sztylet, chociaż prywatnie preferowała jednak krótką broń białą. Postanowiła, że zatrzyma na krótki czas sztylet ze sobą. Chwyciła w swe dłonie czaszkę, by rzucić ją na pułapkę i zobaczyć, czy nie jest to przypadkiem teleport. Nie był, więc zabrawszy czaszkę, zaczęła się wycofywać. Po chwili jednak rzuciła ponownie. Może, kto w takiej jamie zostawia pułapkę? Może jest tam tajne przejście z drugiej strony na ścianie? Niestety jakiś szalony projektant wymyślił, że to jest dobre miejsce na ukrycie pułapki. Współczujemy inteligencji. Zakradała się, przygotowana do ataku. Za drzwiami czekały na nią dwie pułapki, dużo bluszczu na ścianie, jabłuszko i powoli sunące w jej stronę zombie. Zombie nie są zbyt inteligentne, nowa maczuga też zdała egzamin. Jednym machnięciem, jednym uderzeniem wysłała truposza. Właściwie dobiła umarłego, nieumarłego?
Dysputy magów nigdy nie rozwiązały tego problemu i ona też nie zamierzała tego zrobić. Weszła w teleport, po sprawdzeniu czaszką weszła w teleport, licząc, że nie zostanie rzucona w środek wrogów, na szczęście teleportowała ją tylko 2-3 kroki do przodu. Podnosiła każdy leżący złom, nawet jeżeli miał być całkowicie nieprzydatny. Zauważywszy nietoperze, jednak przerwała grzebanie w plecaku i rzuciła się na niego z maczugą. Stwierdziła, że najwyższy czas zrobić troszkę porządku w plecaku. Niedługo miało się tyle tego badziewia nazbierać, że nie będzie wiedziała, co z tym robić, więc wywaliła sztylety. Zobaczyła kolejnego wojownika mknącego w jej stronę, więc wysłała go na drugi świat i jakby lekko slalomem, unikając strzał, które mogłyby mknąć w jej stronę, ruszyła dalej w głąb korytarzy. Właściwie zastanawiała się, jakim cudem tak dużej ilości ludzi może tam funkcjonować, nie zabijając się nawzajem. Jakaś wesoła kompania Robin Hooda zazwyczaj liczyła kilka osób. W momencie, kiedy pojawiało się kilkanaście, zaczynali się chłopcy wyrzynać, więc... Tak, przypomniały jej się historie z 14 krasnoludami. Jeżeli ktoś zwrócił uwagę, na górze nie było 14 krasnoludów, co oznaczało tylko, że tak dobra kompania nie dotrwała razem nawet podróży do miejsca docelowego, nie mówiąc nawet o tym, żeby przeżyć w tych korytarzach. Ze zakrętu wychnął mag, co było dla Silsy bardzo, bardzo optymistycznym rozwiązaniem, bo magowie w długich korytarzach potrafią stanowić bardzo duży problem, ale zza zakrętu nie potrafią rzucać czarów, więc można go było zabić, zanim zacznie stanowić prawdziwe zagrożenie. Rozejrzała się po pajęczynach na suficie i ruszyła dalej. Kapryśne światło pochodni rozświetlało korytarz, pokazując kolejnych wrogów. Właściwie, jakim cudem ten wojownik mógł dropnąć różkę? Wypadło z jego trzewi kawałek nieprzetrawionej gałęzi? Absurd. No ale przynajmniej mają krzesła. To im trzeba oddać. Zobaczyła kawałek urwanego korytarza na wyższym piętrze. Zastanowiła się, jak się tam dostać. Może by się wrócić kawałek, żeby zobaczyć, czy nie ma gdzieś ukrytych drzwi, pułapki. I zobaczyła mknący, właściwie sunący powoli w jej stronę szlam. Szlam, w którego wnętrznościach, jeżeli szlam ma wnętrzności, była kolejna maczuga, tym razem znacznie słabsza niż ta, którą dzierżyła, więc postanowiła ją wyrzucić. Żadnych ukrytych drzwi, żadnego rozwiązania. Może pod samym nosem, najbliżej, najciemniej zawsze pod latarnią, ale jednak nie było ukrytego przejścia. Znalazła kolejne spodnie, o tyle lepsze, że skórzane, nie metalowe, co o ile nie mogła powiedzieć, że ma w spodniach klejnoty, o tyle zamierzała chować w kieszenie spodni wszystkie znalezione klejnoty, stwierdziła, że wygodniej będzie biegać w skórzanych spodniach niż w metalowych. Uczucie jakiegoś takiego dziwnego strachu nie opuszczało jej i faktycznie ze zakrętu wyhnął zombie. Zaraz za zombiem był ten taki druid, Chop, z kwadratową szczęką, który prawdopodobnie sterował minionem. Nie powstrzymało to śmierci zielonego, a zaraz, chwilę później, również śmierci druida. Strzewi zombiaka, Silsa wyciągnęła sztylet. Bardzo ładny sztylet, niestety wykonanie pozostawiło wiele do życzenia. Zrezygnowała z niego, postanowiła wciąż dzierżyć macę, czy jak to się tam zwie. Naprawdę źle czuła się biegając z maczugą, ale co miała poradzić? Maczuga potrafiła wysłać jednym trafieniem maga za zakręt życia, a sztylet, no niestety, nie miał takich zdolności.
A więc doszła do rozdroży. Właściwie zwiedziła już cały poziom lochów i mogłaby się wrócić po swoich towarzyszy, ale jaki byłby z niej? Jak to było po angielsku? Burglar, tak? Tak to jakoś Gandalf nazywał? Jakoś tak. Więc stwierdziła, że do jej zadania należy zapoznanie się też z pozostałymi poziomami. Rozbrojenie pułapek, rozpoznanie zagrożeń, ewentualne zginięcie.
Noc roztrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania, by nazwać światło nie trzeba języka. Wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Noc roztrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania, by nazwać światło nie trzeba języka. Wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieski młyn, karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim, każde ciepło na ziemi poprzedzonej chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenałów broni, na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek. Coraz wyżej jesteśmy głową w nieboskłonie. Kiedyś gałąź pięta oznaczała broń.